Miałam zupełnie o czymś innym głosić, przygotowywałam sobie zupełnie inne słowo, ale wiecie jak jest, że jak jest jakieś pobudzenie duchowe i Bóg daje jakieś inne słowo, to często coś trzeba zatrzymać, żeby powiedzieć inną rzecz. Miałam sen, śnił mi się Michał Korgol i Julita. Julita w tym śnie urodziła bardzo duże dziecko, takie naprawdę wielkie i zdrowe. My z Arturem byliśmy obecni przy tym porodzie. Julita powiedziała do mnie, popilnuj mi dzieciaka, bo muszę iść i pomóc sprzedać Michałowi książkę. Książka nosi tytuł Samarytanin. Bardzo mnie to dotknęło, ponieważ od razu wiedziałam, że jest to związane z miłosierdziem i z tym, że istotą chrześcijaństwa jest drugi człowiek. I o tym chcę do was dzisiaj głosić. Może Michał taką książkę napisze, zostawiam to jemu. Ale jest to dla mnie osobiście taki mocny temat. W ostatnim czasie, na początku naszych wakacji, zadzwonił do Artura telefon i zadzwonił taki Mietek. Mietek to jest człowiek, który przyprowadził Artura na spotkanie chrześcijańskie. Wiecie, że jakiś czas temu dostaliśmy takie słowo od Boga, że przywracamy fabryczne ustawienia, prawda? Modliliśmy się tym słowem, myślę, że jeszcze się modlimy, abyśmy nigdy w tym, co mamy od Boga, w tych dobrodziejstwach, nie zapomnieli o tym, że istotą chrześcijaństwa jest drugi człowiek. Drugi człowiek jest dla nas skarbem. I niespełna 2 tygodnie temu, a może nawet już ponad, zmarł Andrzej Starzyński, człowiek, który przyprowadził Artura do Jezusa. Przyjęłam to wszystko jako takie słowo w ogóle od Boga, stąd pomyślałam sobie, że chcę się z wami dzisiaj dzielić tą przypowieścią o Samarytaninie. Zaznaczam tylko jedną rzecz. Moim celem absolutnie nie jest w was pobudzenie dobra poza Jezusem i pomocy człowiekowi drugiemu poza Jezusem. Złożyliśmy w Kościele bardzo duży fundament prawdy, bardzo duży fundament tego, w jaki sposób funkcjonować, czym jest prawda i tylko i wyłącznie proszę was, abyście przyjmowali to poselstwo, jak gdyby w tym kontekście. Modlę się, aby Duch Święty układał w sercach waszych tą prawdę, abyśmy jako Kościół i jako zespół nigdy nie zgubili tego, że człowiek jest dla nas skarbem. Amen. Więc celem naszego służenia jest drugi człowiek. Może chwilę powiem o Andrzeju Starzyńskim, który przyprowadził Artura do Jezusa. Był to człowiek, który absolutnie nie był jakimś człowiekiem, który biegał po ulicach, głosił Ewangelię, tak jak robimy to my. Ale jest to człowiek, który przez prawie 30 lat chodził systematycznie do więzienia i głosił Ewangelię więźniom. I to właśnie on, ten dobry Andrzej, który nigdy nie słyszałam, żeby podniósł głos, przyprowadził Artura do Jezusa i potrafił do niego powiedzieć w sposób taki, który poruszyło jego serce. I to była pierwsza osoba, która mnie skonfrontowała z prawdą. Kiedy powiedziałam do niego, że większość moich problemów jest przez niego. I ten dobry Andrzej Starzyński, ten fajny starszy pan, powiedział do mnie, a czy ty kiedykolwiek powiedziałaś do niego nie? Ja mówię, nie. Jesteś tak samo winna waszemu życiu jak on. Kiedy po jego śmierci przeglądałam sobie jego Facebooka, jego przyjaciel w służbie napisał, że wiecie, to jest mocne, po przeżyciu życia ktoś bliski jego sercu, ktoś, kto z nim służył w więzieniu wiele lat, napisał, że Andrzej próbował żyć tak, aby nie pozostawić po sobie śladu, a jednak mu się nie udało. Zostawił ogromny zapis w sercach ludzi, zostawił ogromny zapis w moim sercu. Była to osoba, która okazywała mi bardzo dużo miłosierdzia, a często swoją postawą
powiedział mi więcej niż niejedno kazanie. Chciałabym, żebyśmy przeczytali sobie Ewangelię Łukasza 10, 29, 37. Ja wam ją będę czytała. Kto ma Biblię, niech tam sobie sprawdza. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest moim bliźnim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zastawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i, ujrzawszy, ulitował się nad nim. I padłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził je na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Ten, który ulitował się nad nim? Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Dla kontekstu na sam początek powiem, że ten, który zadaje Jezusowi pytanie, to jest znawca prawa i uważam, że absolutnie nie chciał się dowiedzieć niczego mądrego. On po prostu chciał się usprawiedliwić. Po prostu chciał się usprawiedliwić. Chciał się podobać ludziom i chciał się dobrze czuć. Ale nie chciał się nauczyć mądrości od Jezusa. Chciał tak naprawdę pozostać przy swoim zdaniu. A cel tego, co mówił, był jeden. Ja mam rację? Nie psuję jego samopoczucia. Już tak długo czytam Biblię i znam prawdę. I myślę, kochani, że chrześcijaństwo XXI wieku może się tak naprawdę w tym wszystkim obejrzeć. Na podstawie tej przypowieści w wielu kościołach wysnute są złe doktryny. Ludzie mówią o dobrze poza Jezusem, mówią o tym, aby pomagać, pomagają. Na podstawie tej historii wzbudzane są służby, że tylko tak naprawdę ważne jest, aby pomagać bezdomnym, tylko tak naprawdę ważne jest, aby rozdawać w ogóle to, czego ludzie nie mają. Ale ja w zupełnie innym kontekście chcę to powiedzieć. Wiem, że jesteśmy ruchem apostolskim. Poruszamy bardzo ważne zagadnienia. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że celem naszym jest drugi człowiek. Prawda jest taka, że czasami nie chcemy słuchać Jezusa. Czy oglądacie się w tym? Każdy tak naprawdę może to powiedzieć tylko i wyłącznie przed sobą, nie trzeba kiwać głową. Często prawda, którą słyszymy, psuje nam nasze samopoczucie, prawda? Często tak jest. Jak również nie pytamy, aby się czegokolwiek nauczyć, ponieważ wielokrotnie mówimy, że po prostu wszystko wiemy. Chcemy, aby nie było na nas, chcemy, aby nie było przez nas, a najlepiej chcemy, aby było dla nas. Ten człowiek nie chciał usłyszeć tak naprawdę tego, czego potrzebowało serce jego. Takie pytanie sama też zadawałam sobie, pisząc to poselstwo: kto jest moim bliźnim? Ci, których lubię? Ci, którzy lubią mnie? Ci, których nie lubię? Myślę, że ta przypowieść wiele może nas nauczyć. Jeśli będziemy czekać, aż inni ludzie staną się naszymi bliźnimi, to nigdy nie będziemy mieć bliźnich. To my mamy pierwsi okazywać miłość, miłosierdzie i współczucie. Jezus zawsze przemawiał do głębokości serca człowieka, tak naprawdę bardzo życiowymi sytuacjami. On mówi do nas, on mówi do ciebie i do nas, do mnie, realnością życia.
W tej przypowieści jest napisane, że był sobie człowiek. Jezus zawsze zwracał się do człowieka. Nie komunista, nie socjalista, nie demokrata, nie pijak, nie złodziej. On zawsze odnosił się do człowieka. Często przez takie początkowe złe etykiety, które dajemy ludziom, możemy tak naprawdę zamknąć sobie drogę do ich serca. Zgadzacie się? Opowiem wam teraz takie krótkie świadectwo sprzed tygodnia, kiedy Michał głosił pod kolumną Zygmunta. Głosił Michał ortodoksyjną prawdę, konfrontując ludzi z tym, czy wierzą w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ja niezakoniecznie dobrze się czuję w takich rozmowach jeden na jeden. Lepiej mi jest głosić przez mikrofon. Ostatnio Julita mówi, to jest trochę takie wygodniejsze, nie? Masz mikrofon, rządzisz. I bardzo konfrontująco mówił, ale jego głoszeniu przyglądała się pewna starsza kobieta. Ja troszkę chciałam pomóc Ani. Mleczko zaczęłam wozić, chciałam powiedzieć Józefa, Henryka. Zaczęłam wozić Henryka i ta pani, już nie pamiętam, co Michał takiego powiedział, ale ta pani wstała i w ogóle zachowanie, które zaprezentowała, ono nie pasowało do niej. Ona zrobiła coś takiego. I wiecie, ja w ogóle podeszłam do niej. Wierząc, że będę umiała z nią rozmawiać. I mówię do niej, nie podoba się pani? A ona, no nie. Ja wie, jajko. No ostro, mówię, ostro gada. Ostro gada. Człowiek. Z moją osobowością mogłam ją podjudzić. I bym straciła człowieka i w ogóle bym z nią nie przeprowadziła żadnej rozmowy. Ale mówię, możemy tutaj sobie z boku porozmawiać. I pierwsze pytanie, które mi zadaje, mówi, a pani jest od nich? Ja mówię, jest. Kumata babka. Ja mówię, przejdźmy dalej. Zaczynam jej opowiadać, szybko zmieniam temat. Zaczynam jej opowiadać o Jezusie i ona natychmiast przerywa mi i mówi, spotkała pani Jezusa? Ja mówię, że tak. Złapcie kontekst, w ogóle człowieka dotknęłam. Chodzi o to, żeby dotknąć człowieka. Ona mówi, coś pani opowiem. Michał dalej głosi, a ona wszystko słucha. Kurczę, mówi, lata te, w ogóle jestem żoną milicjanta. W czasie, kiedy mąż pełnił służbę, nie można było chodzić do kościoła. Choć bardzo chciałam, bo w ogóle zawsze mnie ciągnęło w ogóle w kierunku Boga. Ale mąż nie był takim policjantem, wiecie, zwykłym. Był takim policjantem dobrym i kiedyś na służbie dostał kulkę w brzuch i zmarł. I mówi, to wydarzenie spowodowało, że w ogóle wszystko we mnie runęło. Runęło we mnie w ogóle jakieś marzenie. Runęło we mnie coś, czego tak naprawdę szukałam większość swojego życia. Ale dalej chciałam mieć kontakt z Bogiem, z tym, który mówi. I mówi, zaczęłam chodzić do wróżki. Przez wiele lat chodziłam do wróżki i mówi, czułam, że coś we mnie weszło. I mówi, wie pani co? Do pewnego momentu, dopóki nie poszłam na egzorcyzm, a ja podjudzam, ja mówię, ja też się poddawałam egzorcyzmowi. I wiecie, co wam chcę powiedzieć? Wielu tutaj ludzi w ogóle popełnia podstawowy błąd, ponieważ próbuje mówić, jaki egzorcyzm? Spotkanie uwolnieniowe. Chodzi o to, że to jest człowiek. Człowiek. Ważne, aby dotknąć serca człowieka. I ona mi opowiada o tym egzorcyzmie. Jak katolicki ksiądz w odnowie w Duchu Świętym uwalnia ją od demonów. Z niej wychodzą byty demoniczne. I on ją przyprowadza do Jezusa. Rozumiecie? Łapiecie to? Człowiek.
Nie powiedziałam do niej nic w temacie w ogóle liturgii. Ona dalej zaczyna słuchać Michała, ale ja mówię, to jest nieważne. Nie mówię do pani o liturgii. To religia. I zaraz będziemy się dowiadywali, o co chodzi w ogóle z tej przypowieści. Ja mówię, nie mówię do pani o religii i o liturgii. Mówię o osobistym spotkaniu Jezusa. Szybko opowiadam jej swoje świadectwo. Ona mi się w końcu przedstawia, że jest Maria. Ja wiem, Maria, czyli jesteś moją siostrą. Czyli jesteś moją siostrą. Ninka to widziała, mówi. Ona miała potem inną twarz. Ona mnie przytuliła, cmoknęła mnie w polik. Wiecie, o co chodzi? Zdobyłam człowieka. Człowieka. Żeby uczyć człowieka, to najpierw trzeba go co? Przyciągnąć. Trzeba przyciągnąć człowieka, żeby mówić do niego. Ale wracamy do tej historii, którą przeczytałam na początku. Czyli do tego, że szedł sobie człowiek drogą z Jerozolimy do Jerycha. Napadli na niego zbójcy, obrabowali go, poranili i odeszli. Jak wielu dzisiaj z was, nawet tych, którzy oddaliście życie Jezusowi, możecie się utożsamić z tym, że pomimo to, że posiadacie ogromny potencjał, że pomimo to, że posiadacie ogromną wiedzę, jednak wasze życie jest poranione i jakie? Obrabowane. Poranione i obrabowane. To tak przed sobą należy powiedzieć. Może jeszcze rok temu miałeś marzenie. Może jeszcze rok temu miałeś cel, może jeszcze rok temu droga, którą szedłeś, wydawała ci się prosta i przejrzysta. Często ludzie, którzy są w kościele, a tak naprawdę w duszy swojej są obrabowani i ograbieni, patrzą niestety z pogardą na tych, którzy pną się w wierze do przodu. Wiecie, czemu tak jest, że dajemy się obrabować w swojej duszy, z tego, co Bóg nam dał. Prawdy są zawsze takie same. Znałam kiedyś takie małżeństwo. Lata temu. Nie z naszego kościoła, ani nie z naszego zespołu. Fajnie zaczęli. Narodzeni z Bożego Ducha. Zaczęli służyć w kościele. Proste rzeczy były dla nich proste. Uczestniczyli w nabożeństwach. Weszli w służbę. Nie zaniedbywali różnych rzeczy. Ale po latach postanowili, że zmienią priorytety. Postanowili, że celem ich życia będzie biznes. I zaczęli coraz rzadziej przychodzić do kościoła. Najpierw on, później ona. Ona jeszcze wpadała, chodziła na konsultacje do pastora i mówi: pastorze, czuję alkohol od mojego męża. To był początek. Za jakiś czas okazywało się, że już ją bije. A potem w ogóle się wycofali ze służby i przestali przychodzić do kościoła. I ten pastor do nich powiedział: pamiętam, jak przyszliście do kościoła, pamiętam, jak narodziliście się na nowo. Ode mnie słyszeliście Ewangelię, ja was chrzciłem. Pamiętam wasze priorytety. Pamiętam, że byliście najarani na szerzenie królestwa bardzo. A dzisiaj to, co stało kiedyś na 14 miejscu, wskoczyło jednak na pierwsze. A to, co było na pierwszym, spadło na miejsce 14. Mówi, dlatego jest taki wasz stan. Dlatego dzisiaj nie widzicie ludzi obrabowanych i poranionych, ponieważ sami jesteście obrabowani i poranieni. Dlatego, że sami dzisiaj potrzebujecie pomocy. Dlatego, że wasz stan jest taki, to nie widzicie człowieka drugiego, ponieważ wy powinniście nieść pomoc, ale z uwagi na to, że daliście się obrabować i okraść, to dzisiaj wy sami tak naprawdę potrzebujecie pomocy. I chcę wam coś powiedzieć. Uważam, że to jest najczęściej jedyny powód, który jest związany z tym, że nie widzimy drugiego człowieka, bo jesteśmy zafiksowani na swoim życiu, ponieważ dajemy, żeby diabeł okradł i obrabował. I wskutek tego nie widzimy potrzeby drugiego człowieka. Przestajemy mieć zadowolenie z życia z Bogiem i potem tak naprawdę szuka się zadowolenia gdzie indziej. Wystarczy diabłu dać jeden palec, a potem tak naprawdę już z górki leci.
Powiedziałam te słowa też na uwielbieniu, że Bóg nie potrzebuje dużo. On potrzebuje, żebyś ty mu dał mało, a on tak naprawdę to pomnoży. Pytanie, czy my w to wierzymy? Czy wierzysz w to, że możesz Bogu dać mało, a on to pomnoży? Możesz dać mu mało, a on pomnoży rzeczy, które mu dasz. Ta przypowieść mówi również o tym, że szedł drogą kapłan i lewita. Kiedy zaczęłam to czytać, to mnie to bardzo dotknęło. Kapłan i lewita. Przechodzili obok człowieka obrabowanego i okradzionego. I jak przeszli? Mimo. Przeszli mimo. Może spieszyli się do swoich obrządków religijnych. Przyjmuję to słowo naprawdę jako słowo prorocze dla nas, dla naszego zespołu i dla naszego Kościoła, abyśmy nigdy w tym, co robimy, nie zapomnieli o tym, że istotą chrześcijaństwa, istotą tego, co robimy, jest drugi człowiek. Nasze służby mają być nakierowane na drugiego człowieka. To, co robisz, ma być nakierowane na drugiego człowieka. Zaznaczam, nie pomagamy ludziom poza Chrystusem. To nie liturgia i prawo niosą pomoc, ale Ewangelia, która jest nakierowana na drugiego człowieka. Jak często właśnie jest tak, że jednak tracimy z oczu cel, czyli drugiego człowieka. Kiedy czytałam sobie tą przypowieść, to zobaczyłam Bożą latarkę i Boże światło na tej właśnie drodze z Jerozolimy do Jerycha. Znawcy biblijni mówią, że z Jerozolimy, my w ogóle byliśmy chyba w Jerychu, nie? Że z Jerozolimy do Jerycha jest tysiąc, że to jest taka droga w ogóle, która wiedzie w dół, w sensie Jerozolima jest wysoko, a Jerycho jest nisko. Więc to takie naprawdę jest wszystko, wiecie, prorocze, nie? W sensie, że w ogóle ten człowiek, który szedł tą drogą, on szedł w ogóle w dół. Z miasta obietnic do miasta totalnej zagłady, do miasta ludzkich trosk, do miasta w ogóle ludzkiej samosprawiedliwości i tego, co człowiek może sam bez Boga osiągnąć. A więc ta przypowieść pokazuje nam, kochani, istotę miłosierdzia i tego, abyśmy nigdy w tym, co robimy, nie stali się tylko znawcami tej Biblii, znawcami tej księgi. Ponieważ ona mówi, że czytacie o mnie, a ona składa o mnie świadectwo. A Jezus z kim był? Jezus był z ludźmi. Jezus był z drugim człowiekiem. Nie chcę wygłaszać do was skomplikowanych kazań, skomplikowanych poselstw, bo to, co dzisiaj potrzebujemy, potrzebujemy złapać prostą rzecz, że to, co robimy, ma być nakierowane na drugiego człowieka, byśmy tego nigdy, 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 nigdy nie zgubili. Największe przebudzenia rozpoczynały się od mocy, a największe zwiedzenia kończyły się na tym, że ludzie rozkładali prawdę na części pierwsze. Największe przebudzenia rozpoczynały się od mocy Bożego Ducha, a największe zwiedzenia od tego, że ludzie rozkładali prawdę na części pierwsze i zapomnieli, że tak naprawdę ich celem jest człowiek. Człowiek. Chodzi o to, abyśmy nigdy nie zboczyli w służbach naszych od szerzenia królestwa w kierunku, że będziemy ludziom wsadzać liturgię naszą. Wiecie, o co chodzi? Chcę was prosić dzisiaj o taką ważną rzecz. I ona na pewno też jest w sercach waszych. Abyśmy wydawali dobry owoc, abyśmy wydawali dobre świadectwo jako Kościół. Mamy dbać o to, jakie świadectwo niesiemy jako zbór, jakie świadectwo niesiemy jako Kościół. Ta historia pokazuje nam również, że kiedy lewita i kapłan przeszli mimo, to jest moja własna interpretacja, spotkało ich nieszczęście. Bóg już nie przyglądał się na ich niedzielne kadzenie. Rozumiecie? Nie przyglądał się już Bóg na ich obrządek, na to, co oni tam robili w swojej świątyni. Czyli możemy powiedzieć to do siebie, że Bóg patrzy na to, co robisz kiedy? W poniedziałek.
On patrzy na to, co robisz w poniedziałek, ponieważ ta historia nam pokazuje, że została oświetlona droga człowieka. Droga człowieka została oświetlona. Poniżone została liturgia i prawo. Przeszedł kapłan i lewita i nie spojrzeli na człowieka, a przeszedł zwykły Samarytanin, który w tamtym czasie przez Żydów uważany był za jakiegoś mieszańca. I on się ulitował nad tym pobitym i ograbionym. Ta historia oświeca codzienne życie, twoje i moje. Prawo, kochani, tak naprawdę widzi same mankamenty, ale nie niesie tak naprawdę rozwiązania i pomocy. Liturgia i prawo jest potrzebne, żeby był porządek. Kiedyś taki człowiek powiedział, katecheza w kościele jest potrzebna, żeby nie było zwiedzeń. To jest bardzo ważne. Do nas często ludzie w Nasielsku właśnie śmieją się, kiedy jesteśmy na przykład na zakupach, mówią, ale była wczoraj fajna katecheza. Ja nie mówię, że to nie jest katecheza, to jest kazanie. My nie mamy mszy świętej, tylko nabo. Największe przesłanie miłości do świata to naśladowanie Jezusa, a nie właśnie niedzielne kadzenia. Samarytanin, który pomógł, jest napisane, że wziął tego człowieka pobitego na swoje bydle. I posiadać w tamtym czasie bydle, cokolwiek to było, oznaczało bogactwo. Czyli tak naprawdę poniósł tego człowieka na swoim bogactwie. Tak jak Jezus poniósł ciebie i mnie. Na swojej sprawiedliwości, na swojej świętości. Ten Samarytanin, to jest Jezus. Ja tam widzę Jezusa, który zabiera z ulicy człowieka. On zabiera z ulicy człowieka i wiezie go do gospody. Wiecie, nie wiem jak macie wy, ale nie znaleźliśmy się tutaj z powodu naszej mądrości. Znaleźliśmy się tutaj z jednego powodu. Dlatego, że spotkaliśmy na drodze kogo? Człowieka. Spotkaliśmy na drodze człowieka, który nam powiedział o Jezusie. Amen? Amen. Spotkaliśmy na drodze człowieka, który powiedział nam o Jezusie. Kiedy czytałam to, to naprawdę bardzo mocno mnie dotknęło, że jednak ten lewita i kapłan nie zatrzymują się. Oni się nie zatrzymują, aby pomóc temu człowiekowi. Ale zatrzymuje się Samarytanin. Bierze tego człowieka. Zazwyczaj jest tak, że człowiek nie chce niczego stracić. Nie chce się przejść z drugim człowiekiem kawałek. Ale Jezus taki nie jest. On idzie z tym człowiekiem. Dopóki człowiek chce iść, to Jezus idzie. Zostawił ten Samarytanin w gospodzie 2 denary. 2 najcenniejsze denary, które dają siłę, bogactwo do życia. I to jest opisane w wielu miejscach. 1 denar. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swojego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. 2 denar. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych 2 przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. W czym upatrujesz dzisiaj jak gdyby siłę też swoją? Co chcesz zanieść ludziom? Kiedy ja sobie analizuję naszą drogę za Jezusem, to po prostu ona się tak rozpoczęła. Spotkaliśmy człowieka. Zwykły człowiek zobaczył w Arturze zwykłego człowieka. Nie bandziora. Zobaczył w nim człowieka i zaprosił go na chrześcijańskie spotkanie. 2 człowiek zobaczył w nim również człowieka. Głosił mu Ewangelię. 1 lata
funkcjonowania naszej służby. Dzisiaj mamy to, co mamy po 21 latach chodzenia z Bogiem, ale pierwsze nasze lata. Jeździliśmy jako ewangeliści po całej Polsce, angażując wszystko to, co mieliśmy. Dzieląc sobie na części pierwsze, co zostawiamy dla siebie, co na paliwo, co dla Wiktora, co na ciuchy. Celem, kochani, naszym jest drugi człowiek. Ludzie muszą w tobie zobaczyć człowieka, ponieważ Jezus widzi w drugim człowieku człowieka. Kiedy rozmyślałam sobie o tym poselstwie, zaczęłam odczuwać lęk. Nie powiesz tego, bo to się nie będzie podobało. Ale istotą chrześcijaństwa jest drugi człowiek. Zgodzicie się ze mną? Nie chcę dopowiadać czegoś, co może zrobić w waszych sercach tylko Duch Święty. Więc modlę się o to, aby na podstawie fundamentu, który macie złożony w sercach swoich, Duch Święty dopisał wam resztę. Świadectwo, Słowo Boże mówi, że zwyciężamy diabła przez słowo świadectwa. Często próbujemy zrobić jakąś robotę za Ducha Świętego i dodać coś, co często jest zupełnie niepotrzebnym elementem. Przekazuję to słowo, ponieważ wiem, że ono jest od Boga dla nas na ten czas, żeby pewne rzeczy się poukładały w naszych sercach, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi, abyśmy zawsze w swoich służbach, w tym, co robimy, w naszym życiu, widzieli drugiego człowieka. Amen.